Bardzo się cieszę, że jestem tutaj, tak jak mówiłem na wstępie. Dziękuję Państwu za przybycie. Chełmno jest pięknym miastem, no, piękne mury obronne. Ja jako krakowianin z przyjemnością przybywam w takie miejsca. Niech zazdrości nam. O, to blisko jest do ciebie. 50 lat tu mieszkam. To tym bardziej mi miło. Tam południe lepiej głosuje. No, proszę Państwa. Południe dobrze głosuje, ale ja wierzę w to głęboko, że tutaj północ też będzie dobrze głosowała i że to nastąpi wreszcie, bo także tutaj te 8 lat krainy szczęśliwości chyba jest dla wszystkich odczuwalne. No, byłem przed chwilą w Grudziądzu, rozmawiałem też na miejskim targowisku z Państwem, którzy tam przyszli na spotkanie ze mną. Muszę powiedzieć, że to jedno z tych miast w Polsce, które w wyniku tych wszystkich przemian gospodarczych, które nastąpiły po 1989 roku, to chyba jedno z tych, które najbardziej ucierpiały. Likwidacja przemysłu, która tam nastąpiła, wyjazd ludzi, młodzi ludzie, którzy cały czas opuszczają miasto. No to są te problemy, które dzisiaj dotykają polskich powiatów. Tutaj nie sądzę, żeby w Chełmnie tego problemu nie było. Aczkolwiek Chełmno ma przynajmniej tą perspektywę, że może wykorzystywać swoje walory turystyczne i to na pewno jest też ważny sektor, który tutaj powinien się rozwijać. Natomiast proszę Państwa, kiedy ja odwiedzam wszystkie zakątki kraju, bo mam takie zamierzenie w tej kampanii wyborczej, kiedy ubiegam się o Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, chcę bardzo mocno podkreślić, ubiegam się o Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, nie o tytuł Prezydenta Rzeczypospolitej, bo na razie tytuł Prezydenta Rzeczypospolitej jest od prawie 5 lat wykonywany, a ja się ubiegam o urząd. Więc proszę Państwa, chcę się spotkać z moimi rodakami we wszystkich zakątkach kraju, tak jak powiedziałem, bo uważam, że i kandydat na prezydenta, a potem prezydent, po prostu musi wiedzieć, w jakich warunkach żyją jego rodacy, a to wymaga obecności. Nie wystarczy spotkać się w Warszawie, nie wystarczy obejrzeć reportaż w telewizji. Trzeba dotknąć, trzeba porozmawiać. I stąd ta moja decyzja o tym, żeby objechać wszystkie powiaty, odwiedzić wszystkie miejsca w kraju i moja obecność tutaj. Bo chcę też nieść to przesłanie mojej wizji prezydentury. Ja dzisiaj uważam, że Polska przede wszystkim potrzebuje odbudowy gospodarczej. I ten wniosek jednoznacznie nasunął mi się przede wszystkim po wysłuchaniu zeszłorocznych maturzystów, którzy w 80% w sondażu powiedzieli, że nie widzą dla siebie tutaj w naszym kraju, w Polsce perspektywy. No proszę Państwa, wniosek jest krótki. Jeżeli młodzi ludzie wyjadą, bo Polska nie stworzy im tutaj warunków do życia, władza w Polsce nie stworzy im warunków do życia, to za parę lat, za paręnaście lat, za parę dziesiąt lat nie będzie jednego pokolenia i nie będzie następnego pokolenia, a to stanowi zagrożenie dla dalszego istnienia naszego państwa. Znaczy ja się nie waham tego powiedzieć, tak? To jest kwestia egzystencjalna Polski. Państwo będzie istniało albo nie będzie istniało. Nie będzie nas tutaj, nie będzie państwa polskiego. Być może będzie tylko z nazwy, ale podejrzewam, że też nie, bo my pamiętamy z naszej historii, że były takie czasy, kiedy Polski nie było nawet z nazwy. I w związku z tym uważam, że dzisiaj przed władzą, przed tymi ludźmi, którzy czują przygotowanie, a także i gotowość do tego, żeby sprawować w Polsce władzę, jest wielkie zadanie. Jest zadanie odbudowy gospodarczej kraju, bo stworzenie perspektywy dla młodych ludzi może nastąpić tylko przez to, że tutaj będą miejsca pracy, że ta praca będzie w perspektywie pracą godziwie płatną i że będzie można żyć w Polsce na takich warunkach, jakie są im oferowane w tych państwach, do których oni wyjeżdżają. W Wielkiej Brytanii, w Holandii, no w Niemcy wiadomo, są najbogatsze, tak? Więc poziom niemiecki bardzo długo trzeba, żeby, jeżeli w ogóle uda nam się do niego dojść. No, jestem realistą, ale uważam, że dlaczego nie mamy mieć takich warunków, jak mają Holendrzy? Dlaczego nie mamy mieć takich warunków, jak są w Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o dostęp pracy, jeżeli chodzi o wysokość płacy. To jest coś, co śmiało jesteśmy w stanie osiągnąć, tylko trzeba dobrej polityki, tylko trzeba dobrej władzy, no i trzeba odwagi do tego, żeby prowadzić polskie sprawy. Ja taką prezydenturę odważną, ale zarazem rozważną, bo otwartą na współpracę z ekspertami,
deklaruję, że zaraz po, jeżeli Polacy mnie wybiorą i obejmę urząd prezydenta Rzeczypospolitej, powołam Narodową Radę Rozwoju. Bo oczywiście nikt nie jest geniuszem. Potrzebni są eksperci. Ja będę z tymi ekspertami dyskutował i będziemy wypracowywali rozwiązania, które potem będą przełożone na projekty ustaw. Prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, może z niej korzystać. Ja uważam, że wręcz powinien z niej korzystać. Prezydent Komorowski miał 23 inicjatywy ustawodawcze za 5 lat. Wiecie Państwo, no, prezydent profesor Kaczyński miał 47, więc no cóż tu wiele komentować, jeśli chodzi o poziom aktywności, a prezydentura trwała krócej. Więc ja zapewniam, że to będzie prezydentura aktywna. Żadnego tam, proszę Państwa, żyrandola, bo to, że Donald Tusk wmówił niestety naszym rodakom, ale chyba przede wszystkim Bronisławowi Komorowskiemu, że prezydentura polega na pilnowaniu, strażowaniu żyrandolowi, no to przykre, bo to tylko skutkowało 5 latami biernej, słabej prezydentury, gdzie prezydent podpisywał niestety te ustawy, które były niekorzystne dla całego społeczeństwa, choćby podwyższenie wieku emerytalnego wszystkim Polakom, a kobietom na wsi aż o 12 lat. A w miastach 7, więc to po prostu uderzyło we wszystkich. Chociaż ja jestem przekonany, że nie było takiej potrzeby i to było pójście po najmniejszej linii oporu. Uważam, że ta zmiana musi być cofnięta i taki projekt też zostanie przeze mnie wniesiony. Kobiety powinny pracować do 60 roku życia przymusowo, mężczyźni do 65. Jeżeli ktoś chce dłużej i zdrowie mu na to pozwala, proszę bardzo, może dłużej, ale dla tych, którzy nie chcą, którzy są zmęczeni, powinni kończyć 60-65 przy założeniu 20-odpowiednio i 25-letniego okresu składkowego. I taka ustawa też zostanie przeze mnie razem z ekspertami przygotowana. Ja uważam, że prezydent ma dwa zasadnicze obowiązki. Po pierwsze, stać na straży spraw społecznych, bo ma mandat z powszechnego wyboru i jest wybrany przez społeczeństwo. I przede wszystkim społeczeństwu powinien służyć. Po prostu jest sługą Polaków prezydent. I takie powinien mieć podejście. I druga sprawa jest sługą Rzeczypospolitej. Czyli sprawy państwa powinien mieć na względzie. Oczywiście to się zazębia, bo jak oderwać sprawy państwa od spraw społeczeństwa, które stanowi naród tego państwa. Ale można dokonać pewnego dzielenia, tak? Można powiedzieć tak, wtedy kiedy prezydent chroni polskiej własności, polskiej ziemi, a to jest obowiązek prezydenta. Wtedy, kiedy chroni polską tradycję, a to jest obowiązek prezydenta. Chroni w pewnym sensie dobro państwa, bo to jest fundament państwowości. Natomiast wtedy, kiedy mówi nie takim rozwiązaniom jak podwyższenie wieku emerytalnego, wtedy, kiedy mówi nie takim rozwiązaniom jak podniesienie VAT-u, to uderzyło we wszystkich i znów Bronisław Komorowski taką ustawę rządową bez wahania podpisał, bez cienia wątpliwości, tak? I nie miał czasu równocześnie, żeby się spotkać z wielkimi grupami społecznymi, które przyjeżdżały i protestowały, z tymi, którzy chcieli referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego, z rodzicami 6-latków, z rodzicami niepełnosprawnych dzieci, którzy protestowali przeciwko temu, że zabrano im zasiłki, z tymi, którzy żądali zaostrzenia prawa antyaborcyjnego. Proszę Państwa, prezydent się nie musi zgadzać z tymi grupami społecznymi, przecież nie o to chodzi, ale powinien traktować wszystkich Polaków podmiotowo, bo mają prawo Polacy różnić się w swoich poglądach, tak samo jak prezydent powinien mieć swoje poglądy i powinien je Polakom przedstawiać. Mają prawo się ludzie różnić w demokracji, to jest naturalne, ale prezydent nie ma prawa nikogo wykluczać. Nawet tych, z którymi się nie zgadza. Powinien się spotkać i mieć odwagę powiedzieć, proszę Państwa, ja się z Wami nie zgadzam, ale oczywiście Wy macie prawo mieć swój pogląd. Macie prawo realizować polskie przepisy. Jeżeli macie podpisy, proszę bardzo, proszę, możecie złożyć inicjatywę ustawodawczą. Wystąpić. Przyjdzie do mnie ta ustawa, będę się wtedy zastanawiał, aczkolwiek nie podzielam Państwa poglądu na ten temat. To jest, taką postawę powinien przyjąć prezydent, bo powinien być kreatorem dialogu, powinien starać się zasypywać spory, powinien starać się godzić społeczeństwo, a nie pogłębiać podziały, a nie wykluczać ludzi, a nie udawać, że ich nie widzi, ich i ich trosk, problemów, tego, że im się bardzo często źle dzieje. Tak jak teraz jest z rolnikami. Gdzie jest prezydent Rzeczypospolitej? Powinien być mediatorem w tym konflikcie między rolnikami a rządem. Ale może się obawia, bo przez 5 lat nic dla rolników nie zrobił, poza tym, że se jeździł na dożynki w Spale. I spotykał się z rolnikami tylko przy okazji tańców ludowych. Ale na to, żeby jechać do Brukseli, walczyć o wyrównanie dopłat, na to, żeby walczyć o rekompensaty z tytułu rosyjskiego embarga dla rolników, co doprowadza ich do rozpaczy i do upadku gospodarstw.
zwłaszcza sadowników, na to, żeby podejmować działania, które no, byłyby jakąś obroną przed kryzysem na rynku rolnym. Co prezydent zrobił w tych sprawach? Nic. Nawet nie słyszałem o tym, żeby podjął jakiekolwiek rozmowy z ministrem rolnictwa tutaj wewnątrz. A minister rolnictwa, to już nie wspomnę, nazywa rolników frajerami i mówi, że on będzie z biznesmenami rozmawiał. Tak było. I to jest, przepraszam uprzejmie, przedstawiciel partii, która się mieni partią chłopską? Oni mówią, że oni są spadkobiercami Witosa? No to, to chyba jakaś kpina jest kompletna. I tu prezydent powinien interweniować. Zaprosić do siebie ministra, powiedzieć parę słów, tak? Powiedzieć, proszę bardzo, to pojedźmy razem do Brukseli. Nikt nie stoi na przeszkodzie. Pojedźmy razem do Brukseli, będziemy rozmawiali w Komisji Europejskiej. Będziemy lobbowali za tym, żeby poprawić sytuację polskich rolników. Tylko, że jeżeli ktoś realizuje politykę płynięcia w głównym nurcie, to proszę Państwa, niestety, ale wniosek z tego jest krótki. On tego nurtu nie tworzy. A tak od samego początku swoich rządów robi PO. I prezydent wpisał się w ten scenariusz. Oni nurtu nie tworzą. Dlatego w Brukseli nie są w stanie niczego wyjednać. I to najlepiej pokazuje kwestia embarga. Jakie rekompensaty z tytułu embarga Sawicki uzyskał? Absolutnie nic adekwatnego dla polskich rolników. Dlaczego? Dlatego, że są po prostu oni beznadziejnie słabi. Nikt się z nimi nie liczy. I to pokazuje też obecny brak ich udziału w jakichkolwiek rozmowach na temat agresji rosyjskiej na Ukrainę. To oni przede wszystkim powinni dbać o to, żeby konflikt, żeby ta wojna się zakończyła, bo to jest kwestia bezpieczeństwa Polski. To jest wojna, która toczy się za naszą granicą. Oni powinni o to zabiegać, oni powinni być przy stole rozmów. Po to, żeby właśnie doprowadzić do zakończenia tego konfliktu. Ale ich nie ma, bo nikt ich do tego nie zaprosił. Czy chociaż byli, żeby rozmawiać z Tuskiem, żeby choćby Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej w tych rozmowach wziął udział? Ja nic o tym nie wiem, żeby taką rozmowę z nim przeprowadzili. No to pokazuje, proszę Państwa, całkowicie bierną postawę. To pokazuje, że Polska przez 8 lat zdecydowanie się cofnęła i w dziedzinie polityki zagranicznej, i w moim przekonaniu także, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze. I to jest dzisiaj wielkie zadanie dla prezydenta Rzeczypospolitej. Dlatego Polska potrzebuje nowej, zupełnie innej prezydentury. Prezydentury, tak jak powiedziałem, odważnej, ale zarazem rozważnej i ukierunkowanej na sprawy społeczne. Ukierunkowanej na sprawy społeczne i aktywnie włączającej się w bieg spraw państwowych, jak piszą konstytucjonaliści. Czyli prezydentura może być taka, zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą zasadniczą w Polsce. I ja taką właśnie prezydenturę proponuję. Przede wszystkim prospołeczną. Bo dziś najważniejsze jest to, żeby pomóc polskiemu społeczeństwu wyjść z marazmu, żebyśmy byli w stanie się odbudować. To jest ogromne zadanie i ja się podejmuję realizacji tego zadania. I na koniec, proszę Państwa, powiem jedno. Jesteśmy w stanie to zrobić, naprawdę jesteśmy. Jeżeli byli w stanie Polskę odbudować nasi pradziadkowie, dziadkowie, ojcowie po wojnach, kiedy Polska była zrujnowana, to dzisiaj też jesteśmy w stanie to zrobić, bo mamy lepszą sytuację niż oni. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa. Można zrobić wszystko, jeżeli władza jest uczciwa. I jeżeli władza chce rzeczywiście działać i rozumie politykę jako rozsądną troskę o dobro wspólne. I ja wierzę w to, że jesteśmy w stanie zmienić władzę, która od 8 lat jest nieskuteczna. I proszę Państwa o wsparcie w tym zakresie. Już w wyborach prezydenckich. Wsparcie dla mnie 10 maja. Bo wierzcie mi Państwo, ja całym sercem oddam się pracy prezydenta Rzeczypospolitej. I całym sercem oddam się służeniu narodowi na tej niezwykle zaszczytnej, ale także ogromnie zobowiązującej funkcji. I wierzcie mi Państwo, będziecie dumni ze swojego prezydenta. Będziecie dobrze reprezentowani. Dumni z tego, że wywodzą się z tego narodu i którzy ten naród godnie reprezentują, bo jest nas 38 milionów, leżymy jako państwo w sercu Europy i powinniśmy czuć, jaka jest nasza pozycja i tak się też zachowywać. I taką prezydenturę właśnie ja Państwu proponuję. Myślę, że ona dzisiaj jest Polsce bardzo potrzebna. No niestety z konieczności i sytuacji także i gospodarczej, finansów państwa trochę mniej dostaną ci, którzy mają więcej. I tak powinno być to realizowane, bo wiecie Państwo, oni na każdym kroku zaprzeczają zasadzie zrównoważonego rozwoju, europejskiej zasadzie.
po co my dostajemy te tak zwane fundusze spójności z Unii Europejskiej? No dostajemy w ramach realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Tak, żeby Polska również w sensie infrastrukturalnym dorównała do bogatych krajów Unii Europejskiej. Dlatego dostajemy te pieniądze. I powiem krótko, taka sama polityka powinna być realizowana wewnątrz. Niezwykle ważne, nasz głos naprawdę jest w stanie zmienić polską rzeczywistość. I dobrze byłoby, gdyby polskie społeczeństwo, gdybyśmy my wreszcie w to uwierzyli, bo u nas niestety jest bardzo niska frekwencja w wyborach. I to się powinno zmienić, bo głos w wyborach w demokratycznym państwie zmieni. Ja się tego nie obawiam. Jestem spokojny, ale mamy wielkie zadanie przed sobą. Po pierwsze, musimy starać się o to, aby wzmocnić obecność armii NATO w Polsce, głównie armii amerykańskiej. My potrzebujemy na naszym terenie polsko-amerykańskich baz, amerykańskiej infrastruktury. To wzmocni bez wątpienia nasz system obronny. Natomiast generalnie my musimy odbudowywać polską armię. Jak ja słyszę, że się pan prezydent Komorowski chwali, jakie to on ma doświadczenie, bo on był ministrem obrony narodowej, to ja pytam prezydenta Komorowskiego, gdzie był w takim razie przez ostatnie 8 lat, kiedy Platforma niszczyła polską armię? Gdzie był? A był marszałkiem Sejmu, proszę państwa, i słowem się nie odezwał, kiedy ograniczano fundusze na armię. Kiedy minister z rządu, który on wspierał, Rostowski, obcinał wydatki na polską armię, na jej uzbrojenie. Kiedy Klich likwidował polską armię, a dzisiaj szeregowcy mówią, taka perspektywa, jaką dla nas stworzono, to po czole się można popukać. To jest zaprzeczenie działania zgodnie z interesem państwa polskiego. Kiedy my, doświadczeni żołnierze, odchodzimy jak te okulałe konie i w żaden sposób nie jesteśmy wykorzystywani z pożytkiem dla tworzenia siły polskiej armii. Dzisiaj polska armia potrzebuje odbudowy, ale potrzebuje odbudowy jako bardzo sprawna armia obronna, bardzo dobrze wyposażona. To też jest kwestia tego wielkiego planu odbudowy polskiego przemysłu. My powinniśmy mieć dobrze funkcjonujący także przemysł zbrojeniowy. Mamy naukowców w Polsce, mamy myśl techniczną. Mamy też potencjał, bo mamy ludzi, którzy umieją dobrze pracować. I w Polsce ten przemysł zbrojeniowy trzeba odbudować. Choćby także i dlatego, że broń dla naszej armii powinna być tu produkowana, pod naszą kontrolą. Bo dzisiaj wszystko jest elektroniczne. I proszę państwa, lepiej, żebyśmy to my wymyślali kody do naszego uzbrojenia. A nie, żeby nam przynoszono je z zagranicy i potem nie wiadomo, kto jeszcze je miał. Tak jest. Panie doktorze Duda, bardzo ciekawie pan mówi, ale opowiada pan bajeczki. W imieniu PiS-u opowiada pan bajeczki. SLD, dobra. SLD, tak SLD. Jak wszystkie pozostałe bandy. Przychodzi wy nie jesteście żeby w stanie zrobić nic sensownego dla tego kraju. Nie. Wyście już pokazali, co potraficie zrobić. Nie. Wyście wzięli udział. Proszę panią. Ja jestem rolnikiem i ja odczuwam to na własnej skórze. Panie Zdrowiecki, niech pan zejdzie. Paru pozostałe bandy w ujarzmianiu Polaków. Proszę państwa, proszę państwa. Nie ma proszę państwa. Ustawa o nasiennictwie z 2012 roku była hańbą. To była jedna z największych zdrad narodowych. To PSL to firmował, ale poparł to PiS. Sejmie przeszła ta ustawa bez jednego głosu sprzeciwu. I wy mówicie Polakom, że było dobro Polaków, walczycie, że wy zabiegacie o to. Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! Proszę państwa, kandydat na prezydenta jest bardzo dobrym kandydatem, ale nie z tą partią. Proszę państwa, prezydent Rzeczypospolitej jest bezpartyjny. Szanowni państwo, chcę jedno powiedzieć. Proszę. Proszę państwa, pan ma prawo być rozgoryczony i ma prawo wyrazić swoje zdanie. Powtarzam jeszcze raz. Pan mi nie ubliżał. Pan ma prawo być rozgoryczony. Dzisiaj w Polsce jest wielu rozgoryczonych ludzi. Dlatego ja mówię, że jest potrzebna zmiana. Nie musi pan wierzyć w to, że ja tej zmiany dokonam. Ma pan prawo zachować swoje zdanie. Ja jestem zdania odmiennego. Gdybym nie miał szczerej woli wykonania moich zobowiązań, nie stanąłbym tutaj przed ludźmi. Bo bym się wstydził. Zrobię wszystko w mojej mocy, żeby to zrealizować.
jestem dzisiaj kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Bo nikt, kto nie będzie kandydatem jednej z partii w Polsce, przede wszystkim dużych partii, nie ma szans wygrania w Polsce wyborów prezydenckich. I pan doskonale o tym wie. Wie pan o tym. Brawo! Ale prezydent nie ma przynależności partyjnej. I ja nie będę jako prezydent miał przynależności partyjnej. Będę realizował mandat prezydencki tak, jak go rozumiem. Jako mandat darowany mi przez naród. I przede wszystkim będę się starał działać tak, żeby polskiemu społeczeństwu pomagać, żeby poprawiać ludziom jakość życia. Będę robił to odważnie, choćby miało się to skończyć tym, że będę potępiony medialnie i nie zostanę w związku z tym wybrany na następną kadencję. Ale ja się nie cofnę. Andrzej Duda, to się uda! Andrzej Duda, to się uda! Andrzej Duda, to się uda! Nie zależy na tym, żeby być w polityce, żebym pozwolił sobie na zaprzeczenie temu, na co się z państwem w tej chwili umawiam. W związku z tym ja moich zobowiązań dotrzymam, a w każdym razie będę robił wszystko, żeby ich dotrzymać. I będę negocjował także z rządem, nawet jeżeli to będzie rząd z innego ugrupowania. Będę się starał realizować i będę się starał współdziałać z rządem, tak jak państwu powiedziałem, w tym, co będę uważał, że jest dobre dla naszego państwa i dla naszego społeczeństwa. Ale na złe zmiany nie będę się zgadzał, choćby mieli mnie potępiać. Liczę się z tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.